Jestem na masażu w Portugalii. Cześć biegacze, witamy Was z Portugalii, a dokładnie z Albufeiry. Jesteśmy na stadionie przy naszym hotelu i dzisiaj moim gościem jest Mateusz Amrozik. Opowiemy Wam właśnie o tym, jaką rolę pełnił Mateusz na naszym obozie biegowym w Portugalii. Jak widać, jest tutaj pełno biegaczy, właśnie nam śmignęli, więc zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka. Tak jest. I co? Podoba Ci się? Bardzo mi się podoba. Kurde, człowieku, na takim obozie to jeszcze nie byłeś. No to prawda, bo to był pierwszy obóz. Będzie. Tego typu. I co, Mateusz, podoba Ci się? Wspaniały obóz biegowy, naprawdę jest niesamowity. Człowieku, Ty chyba jeszcze nigdy nie byłeś na obozie biegowym. Nigdy nie byłem na obozie biegowym, to jest najwspanialszy obóz biegowy. Ty pierwszy? Pierwszy. No ty, Mateusz, który Ty jesteś raz na obozie w Portugalii? Tak samo, jak w Czesach też jesteś pierwszy raz. Czy to jest Twój pierwszy raz na obozie? Który raz jesteś na obozie w Portugalii? Pierwszy. Mateusz, byłeś na obozie biegowym w Szklarskiej Porębie. To był Twój pierwszy obóz. Teraz jesteś w Portugalii. Jest to Twój pierwszy raz w Portugalii. Jaka jest Twoim zdaniem największa różnica pomiędzy tymi obozami? Do różnic w obozach biegowych w Portugalii i w Jakuszcach możemy zajrzeć to, że w Jakuszcach biegaliśmy na dosyć dużych wysokościach. Tego tlenu było nieco mniej niż tu w Portugalii. Tu w Portugalii natomiast mamy piękne widoki również, natomiast tu się nieco to różni od baroków w Szklarskiej Porębie, ponieważ biegamy po klifach, biegamy po plaży, mamy tuż obok hotelu bardzo blisko ocean. Temperatura w lutym jest tutaj taka jak w Polsce w momencie, kiedy rozpoczyna się lato. Mamy tutaj w chwili obecnej 20 stopni Celsjusza i w takich warunkach dużo łatwiej trenuje się, ponieważ można się ubrać nieco lżej, szybciej i od razu przystąpić do treningów. Mateusz, czy chciałbyś się napić wody? Tak, poproszę wody. Dziękujemy wodziance za wodę. Standardowe pytanie, co robisz tutaj na obozie w Portugalii? Na obozie w Portugalii odpowiadam za to samo, co odpowiadałem na obozie w Jakuszycach, a mianowicie jestem odpowiedzialny za przeprowadzanie wizyt fizjoterapeutycznych. Staram się redukować ból, jeżeli taki wcześniej już pojawił się u naszych biegaczy, jak i likwidujemy bóle, które pojawią się w trakcie tutaj treningów, jak i również rozluźniamy tkanki, które ulegają napięciu podczas tych intensywniejszych jednostek treningowych. Oprócz regeneracji wykonuję również tutaj taką prelekcję dotyczącą podstaw anatomii, aby każdy z uczestników miał świadomość tego, które objawy może sam sobie zaleczyć poprzez na przykład rolowanie bądź stretching statyczny lub inne działania. Jaki jest poziom sportowy biegaczy? Jak oceniasz? Czy są to same osoby, które bardzo szybko biegają? Czy są osoby, które też zaczynają biegać? Czy może ten poziom jest zróżnicowany i są osoby, które nawet mają dużo dolegliwości bólowych i Ty masz ręce pełne roboty? Każdy uczestnik na obozie będzie korzystał z moich usług. Jeżeli chodzi o sam poziom wytrenowania osób, jest bardzo zróżnicowany, tak samo jak i wiek, ponieważ wiek tych uczestników jest między 20 rokiem życia a 50, także jest mocno zróżnicowany. Jeżeli chodzi o stopień wytrenowania, są to również różne stopnie wytrenowania. Są osoby, które trenują tutaj już kilka dobrych lat, ale są również osoby, które trenują dobre kilka tygodni, 2 miesiące na przykład, więc są też takie osoby. Jeżeli chodzi o poziom pewnych kontuzji tych zawodników, są to osoby, które ostatnimi czasy podczas treningów likwidowały sobie objawy bólowe, natomiast sam trening powoduje również niektóre napięcia mięśniowe, które tutaj skutecznie redukujemy podczas takiej wizyty, które wykonuję. Jeżeli jesteś w tym momencie, napisz w komentarzu biegacz, tak jak tutaj na zdjęciu widzisz biegaczkę, ponieważ ten hotel jest dostosowany do osób, które właśnie uprawiają sport, między innymi właśnie dla biegaczy. A czy zaobserwowałeś coś ciekawego, coś, czego, coś co rzadko można spotkać, a tutaj mamy miejsce to
mamy okazję to zobaczyć. W hotelu mamy tutaj również, oprócz naszej grupy Matne Running Team, mamy również inne profesjonalne teamy, między innymi jest tutaj reprezentacja Francji paraolimpijska, jak i również francuska profesjonalna grupa kolarska FDJ, dlatego też tutaj jest dużo takich osób, które bardzo aktywnie spędzają czas w naszym hotelu. Jak to wpływa na Twoje, jak i również uczestników naszego obozu morale? Czy to jakoś napędza, dodaje też więcej siły, czy może jednak nie ma to żadnego znaczenia? Na pewno to bardzo mocno podbija morale naszych zawodników, ponieważ patrząc na zawodników z Francji, którzy trenują intensywnie, na przykład z protezą kończyny dolnej, pokazują, że można zrobić znacznie więcej, nie będąc w pełni sprawnym. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj team kolarski, który też z nami mieszka w tym hotelu, to możemy spokojnie oglądać telewizji, jak radzą sobie na poszczególnych etapach tutaj rajdu w Portugalii koło Albufeiry. Mateusz, a czy miałeś też chwilę dla siebie i potrenowałeś, poćwiczyłeś, pobiegałeś tutaj w naszym hotelu, w okolicy, może ładnej okolicy? Jak to u Ciebie wyglądało? Akurat dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie sam swój własny trening. To był bardzo spokojny trening. Trening ten odbył się na klifach, w pięknym otoczeniu, patrząc na ocean. Podjąłem decyzję, że wybiorę się do portu żeglarskiego i tam zobaczę, jak to wygląda, a następnie wrócę podobną trasą i przystąpię do regeneracji w oceanie, a następnie położyłem się również na plaży, aby odpocząć po treningu. Oczywiście tuż przed wejściem do oceanu zdążyłem się spokojnie na plaży porozciągać, a następnie wróciłem do hotelu na obiad. Czy oprócz tego, że jesteś tutaj na obozie, uczestnicy wygrywają vouchery dodatkowo do Ciebie na wizyty we Wrocławiu przy ulicy Piwnej 17, jeśli dobrze pamiętam, tak? 17A, zgadza się. 17A, to czy też można gdzieś uczyć się od Ciebie na przykład w internecie? Jasne. Na moim profilu facebookowym, prywatnym, możecie zauważyć, że wykonuję regularne, co dwutygodniowe webinary dotyczące pewnych form autoterapii w warunkach domowych, różnych okolic ciała, na przykład stawu barkowego, kręgosłupa lędziowego, kolana czy pięty. Dlatego też serdecznie Was zapraszam na webinary, które trwają około godziny czasu i odbywają się regularnie o godzinie 19 albo w soboty, albo w czwartki. A teraz serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na obóz do Jakuszyc, który zorganizujemy razem z drużyną Paweł Matne Running Team, który obędzie się już w sierpniu tego roku, a za rok oczywiście również zapraszam do Portugalii, bo w lutym właśnie też tam wyruszymy. A na koniec zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego filmu. Do zobaczenia. Hej!